Czy pan może być dobry? Dlaczego według ludzi jeden pan jest dobry, a drugi zły? Profesor Aleś Smalańczuk z Grodna pytał o to ludzi w Porzeczu i Mołodowie. Wybór tych miejsc nie był przypadkowy. Ostatnim panem na Porzeczu był Roman Skirmund. Ostatnim panem na Mołodowie, 8 kilometrów od Porzecza, był jego stryjeczny brat Henryk. Obaj byli wnukami Aleksandra Skirmunta, pioniera przemysłu na Polesiu. Pierwszy mówił z ludźmi językiem wioski i wpuszczał ich do domu, który nie był dworem ani pałacem, lecz budynkiem fabrycznym. Drugi w ogóle nie rozmawiał z ludźmi, nie mieli wstępu do parku, a biały pałac, w którym pisał wiersze, grał i komponował, onieśmielał nawet gości zza morza. Mimo że tak się różnili, zginęli jesienią 1939 roku taką samą okrutną śmiercią. Jej okoliczności były niejasne. Brakowało naocznych świadków. Ale w 2001 roku w Porzeczu, Mołodowie i okolicy żyło jeszcze kilkunastu mieszkańców, którzy coś niecoś wiedzieli i byli gotowi rozmawiać. Aleś Smalańczuk myśli, że mówiąc o Skirmuntach, chcieli coś ważnego powiedzieć o sobie. Oto fragment książki Usypać góry, historie z Polesia w interpretacji Marii Maj. Mamy nadzieję, że ten fragment zachęci państwa do tego, żeby pozostać z Dwójką i wysłuchać całego odcinka o 9:45, a później powracać codziennie aż do piątku o tej porze do nas. To cykl To się czyta. A mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa z gościem Poranka Dwójki, czyli panią Małgorzatą Szeinert. Dzień dobry. Dzień dobry. Już na pewno zachęci do tego, żeby śledzić i tę naszą historię opowiadaną we fragmentach, no i żeby sięgnąć do całej książki. Jak się pani tego słucha? To musi być... Ja jestem ciekaw wrażenia. Z zainteresowaniem. Może to nieskromne, ale naprawdę. Ale do tego dochodzi także świetna interpretacja. To prawda, Maria Maj. Ja miałem okazję przesłuchać wszystkie odcinki z tego cyklu. To jest bardzo ciekawe. Natomiast zastanawiam się, czy kiedy pani... pisze i czy kiedy pani pisała akurat tę książkę i te opowieści, to czytała sobie na głos fragmenty, czy myślała o tym, jak to będzie, nie tylko jak to będzie się czytało, ale jak się tego będzie słuchało? Nie robię tego nigdy. Nie. Mam takie doświadczenie w pisaniu. Jestem dziennikarką od ponad 50 lat, chyba z 60 już będzie, że czuję to, co jest napisane, wyczuwam to z pisma, nie muszę tego słuchać. Ale to jest dość ciekawe, ponieważ zdaje się, że Ryszard Kapuściński gdzieś zaznaczał, że on zdaje się czytał, czy te fragmenty próbował sobie czytać, że to było dla niego ważne, że mimo iż powstaje tekst, który no właśnie ma przede wszystkim charakter literacki, który jest przeznaczony do czytania, to ten element opowieści mówionej może być istotny i tu mnie pani zaskoczyła, bo tego się świetnie czyta, ale tego się świetnie słucha, jak się okazuje. Wie pan, to słuchanie tekstu rzeczywiście bywa bardzo ważne. Ja pamiętam, że w Gazecie Wyborczej, kiedy pracowałam z młodymi reporterami, którzy zaczynali pisać reportaże, to proponowałam im, żeby oni czytali sobie głośno, bo wtedy wyczują... Ja im powiedziałam tak, jeżeli poczujecie kluski w ustach, to trzeba coś z tym zrobić. Albo skrócić, albo przerobić, albo zadbać o to, żeby była jakaś inna kadencja tego zdania. To jest ważne. Ja to teraz już nie muszę, już od lat nie muszę tego robić, ale być może kiedyś to robiłam, już nie pamiętam. Nie, chyba nie robiłam jednak. Opowieść o rodzinie Skirmuntów to jest opowieść z jednego z rozdziałów książki Usypać góry. Jak natrafiła pani na tę historię? Historię, która może być traktowana jako opowieść o tym, jaki był stosunek takich rodzin ziemiańskich do Polesia i też bardzo zróżnicowanych postaw pomiędzy ludźmi, którzy na Polesiu mieszkali. Wie pan, że już nie pamiętam, jak ja na to trafiłam. Ta historia jest dość znana ludziom, którzy interesują się Polesiem, którzy je badają, zwłaszcza historykom. I nie pamiętam już, czy ja to wyczytałam, bo to ma swoją literaturę, ta historia. Czy ja się tego dowiedziałam od ludzi, którzy właśnie interesują się historią Polesia. To jest historia tak dramatyczna i tak wiele mówiąca o historii polskich dworów, i historii 1939 roku, kiedy ujawniły się najrozmaitsze, niespodziewane nawet przez mieszkańców tych dworów niechęci, pretensje, oczywiście inspirowane przez albo NKWD, albo przez jakichś tam politruków Armii Czerwonej, co zresztą się utożsamia. Ale też chyba poniekąd, no może nie zainspirowane, ale także powodowane charakterami tutaj w tym zaprezentowanym zaledwie nieco ponadminutowym fragmencie można było usłyszeć o tym, że jeden ze Skirmuntów, Roman, gościnny, taki próbujący bratać się z ludem, Henryk z kolei zamknięty w swoim pałacu, piszący wiersze. Tak, zupełnie ale okazało się, że to nie wpływa na stosunek ludności do pana. I właściwie dopiero po latach, kiedy profesor Aleś Smalańczuk zaczął tę historię badać, dokładnie szukać świadków, opinii, to dopiero wtedy zaczęły się ujawniać te różnice. To znaczy, po Romanie Skirmuncie została dobra pamięć i żal, że został zamordowany, a Henryka traktowano dość obojętnie. To znaczy, oczywiście nikt się już teraz nie cieszy, że on został zamordowany. To już nie jest inna epoka myślenia. Po tym przetoczyło się przez Polesie, Białoruś, w ogóle przez całe kresy i przez cały Związek Radziecki przetoczyło się tyle nieszczęść. I ludzie sobie zdali sprawę, że to, co tak zwani panowie, o co mieli pretensje do panów, to zbladło. Okazało się, że ci panowie nie byli tacy źli w porównaniu z tym, co potem ich spotkało. Te straszne represje okresu stalinowskiego, wywózki, zsyłki, kolektywizacja, no to wszystko, przecież to dopiero było nieszczęście. Teraz już się o tych panach myśli z taką, no, łagodnie, już bez pretensji, a nawet ich się żałuje. Te oznaki żalu, jeśli chodzi o Romana Skirmunta, są bardzo wyraźne, bo on przecież był panem, który miał pozytywistyczne nastawienie. On miał fabrykę, on zatrudniał ludzi. On tych ludzi nieźle wynagradzał. On tych ludzi uczciwie traktował. Henryk też nie był jakimś krzywdzicielem, tyle że on był panem takim zamkniętym w tym swoim pałacu. Miłośnikiem i twórcą kultury i tak, chyba w tym kierunku. Tak, twórcą kultury, ale to o tym nikt nie wiedział. O tym lud nie wiedział, tak zwany lud, kim jest Henryk. A czy osoby, które jeszcze być może pamiętają te czasy, końcówkę lat 30. i to, co działo się podczas II wojny światowej, chętnie dzielą się wspomnieniami, bo to była puenta tego krótkiego fragmentu, że oni chcą opowiedzieć tak, coś o sobie. Tak. Ale czy tak rzeczywiście bardzo chcą? Tych doświadczeń, już nie moich, bo ja już z nimi nie miałam okazji rozmawiać, ich już właściwie nie ma, ale z doświadczeń tych historyków czy amatorów badaczy przeszłości, bo jest wielu ludzi, którzy jak gdyby na własny rachunek, amatorsko, Białorusini, chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości. Mam wrażenie, że ci ludzie chcą opowiadać, że to... Trzeba jakoś się z tym uporać, z tą przeszłością. Oni muszą się z tym uporać. I ci ludzie, którzy opowiadali o zamordowaniu Romana, najwyraźniej mieli taką potrzebę. zastanowienia się nad tym, przemyślenia tego, zrzucenia tego z siebie, dlatego że to się w końcu stało na tamtym terenie. Oni się jakoś także poczuwali, może mieli jakiś rodzaj takich wyrzutów sumienia, że to niesłusznie tak się stało, taka krzywda. Cała opowieść, bo ciągu dalszego zdradzać teraz nie będziemy, do przeczytania w książce, a także do wysłuchania na naszej stronie od poniedziałku, czyli od dziś do piątku o 9:45. Zaczęliśmy od tego języka, to ja bym na języku chciał zakończyć. Mnie się bardzo podoba sposób opisania tej rzeczywistości i sposób, w jaki pani nakłada, już nie mówię tylko o tym rozdziale, ale o książce w ogóle, to co jest współcześnie, to co się odgrywa, czyli ta pani podróż z różnymi warstwami, trochę jak archeolog pani odgrzebuje, odkrywa tę przeszłość i te w rzeczywistości się w języku, w stylu, czasami w dwóch zdaniach sąsiadujących obok siebie zazębiają. To był bardzo ciekawy pomysł na narrację. Wie pan, że to chyba nie był pomysł. To się chyba samo stało. To się musiało tak stać. No bo inny język, innym językiem mówią ludzie, których ja przytaczam, prawda? Innym językiem mówi Kontrym, urzędnik Banku Polskiego, który odbył podróż po Polesiu w pierwszej połowie XIX wieku. Innym językiem mówią ludzie, którzy opowiadają o tej zbrodni na Skirmuntach. To są ludzie, którzy mówią takim językiem trochę polskim, trochę zachodniopoleskim, trochę białoruskim. To jest taki wolapik, bo tam tak jest z językiem. Tam język jest dosyć pomieszany. Tak jak pomieszane są te narodowe sprawy tam. Więc innym językiem mówi profesor Fiodor Daniłowicz Klimczuk. Bardzo taki konserwatywny profesor, językoznawca. To po prostu język jest związany z człowiekiem, z epoką, z wydarzeniem. I to nie wymaga żadnego przemyślenia, nie wymaga... Ja nie muszę nad tym myśleć, jak tego języka używać. On sam wkracza, w odpowiednim miejscu się pojawia. I ta opowieść właśnie tak się toczy. Zachęcamy do tego, aby sięgnąć po książkę Usypać góry. Książkę, która może niesłusznie na ostatniej stronie jest określona jako fenomen polskich kresów w pigułce, bo chyba wszyscy nas zarzucają, nie wiem, czy pani się zgodzi, jakimiś pigułkami na wszystko. To raczej jest właśnie taka bardzo ciekawa struktura geologiczna, którą można na różnych poziomach odkrywać. Małgorzata Szeinert była gościem Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.